Cześć wszystkim. To w sumie mój pierwszy takie wystąpienie z tak liczną publicznością i takim stężeniem IQ w jednym miejscu. Tematyka na pierwszy raz będzie dosyć prosta, mam nadzieję. Nie będę się zagłębiał w jakieś tam logi, hasze i tak dalej, tylko powiem wam o różnych niuansach, które na przestrzeni tam administracji spotkałem, różnych ciekawostkach. Nie tylko w świecie IT, ale również jak już wyjdziemy z pracy, z biura i gdzieś tam sobie chodzimy po mieście i jak te włamania wyglądają, czego byłem świadkiem, co widziałem tak naprawdę na żywo, więc wyjdziemy też poza firewall korporacyjny i zobaczymy, jak można nas łatwo złamać, zhakować, co nam wycieka. Żartuję, preska mi nie padła. Generalnie tak naprawdę jestem jedyną przeszkodą w tym momencie pomiędzy obecną chwilą a pizzą, która będzie o 21, więc postaram się przyspieszyć, żeby zjeść ją ciepłą. Teraz pytanie, czy mamy dźwięk z tego laptopa, pójdzie gdzieś jakoś puszczony, bo chciałbym. Dobra, jak będzie problem... Tak, uprzedzałem, no ale trudno, dobra. Będę wam tłumaczył. 14 września 1985 roku to moim zdaniem takie jedno z fajniejszych włamań, jakie niektórzy mogli oglądać. Ja jeszcze wtedy się nie urodziłem, więc nie widziałem, ale było takie pierwsze fajne włamanie do polskiej telewizji. Podmieniono obraz. Generalnie inicjatorami tego brawurowego wręcz wydarzenia był kilka ludzi z uczelni, bodajże z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był tam matematyk, fizyk i ktoś jeszcze. Wpadli na pomysł, że podmienią obraz na żywo w telewizji. To będzie hardcore. Więc generalnie wpadli na pomysł takiego podmiany obrazu. No ale jak to zrobić? Najpierw musieli to przetestować, więc w trakcie normalnych tam prac telewizyjnych puszczali kwadraty i trójkąty, które pojawiały się na ekranie. Nie wzbudziło to... Ale to połóż ten mikrofon. To jest tylko muzyka. Właśnie. I będzie... I Kamil to podbije. Super. Działa. Juhu! Yeah! Tak, generalnie nie wzbudziło to żadnych podejrzeń, tak? Ludzie myśleli, że to są jakieś błędy w transmisji, no ale chłopaki powiedzieli, że ich włamanie działa. No i generalnie, kiedy przyszedł już ten kulminacyjny moment, czyli chyba bodajże w programie właśnie Dziennik Telewizyjny i 07 zgłosie, no już zrobili ten prawdziwy hak. Oczywiście hak był tak, że no tam rząd to widział. To było w zasięgu kilkudziesięciu kilometrów, więc ludzie w domach widzieli, w jakimś tam ministerstwie i tak dalej. No generalnie wielka chryja. No i mniej więcej zobaczcie, co oni opublikowali. Wywieziono dziś dla odbiorców krajowych, głównie koksowni i elektrowni, około 280 tysięcy. Dość podwyżką cen, dość płasko do represji, tak? Taki defejs na żywo w telewizji. Ponieważ w górniczych przodkach wczoraj i dziś pracowały... W 85 roku, tak? Jeszcze tam komputery chyba raczkowały. ...z przykopalnianych zwałowisk. Składowane tu zapasy węgla, co bardzo korzystne ze względu na jego jakość i ochronę środowiska, zdołano znacznie ograniczyć. Rakiet nuklearny średniego zasięgu i zawiesił podejmowanie bojkot na instalowanie wyborów waszym obowiązkiem. Tak, więc generalnie to były takie czasy, to były takie pierwsze, powiedzmy, w Polsce znane mi włamania. No i teraz zacznijmy się zastanawiać, po co, skoro my administrujemy tymi systemami, to po co ludzie się do nas włamują? Czy możemy podzielić na jakieś grupy? Just for fun, tak, to będzie o tym dokładnie, just for fun, ale pierwszą taką grupą, którą to tango down operacje wszystkie, tak, denial of service, wyłączmy jakąś stronę, jakąś usługę, zdedosujmy po prostu to, co się da, zbierzmy się na jakimś forczanie i tak dalej, i tak dalej. Często się rozmawia o tym, że mamy zabezpieczenia antydedosowe i tak dalej, ale tak jak sobie patrzyłem przez ostatnie lata, to wygasa. Te grupy, które dedosowały systemy, nie wiem, na przykład Lulsec, to wszyscy siedzą, no poza jedną osobą, więc już nie dedosują. Generalnie Sabu z Lulseca chwalił się za mocno, co robił i też siedzi, teraz już wyszedł, wydaje książki, opowiada o tym. Grupa Hack the Planet, która włamała się do Linode'a, też go dedosowała, też tego nie robią, bo nie ma sensu. Lizard Squad, oni dedosowali, zepsuli nam święta. Dedosowali nam Microsoft, Sony, Xboxy, PlayStation leżały, święta, nie dało się grać, tak? No dzisiaj oni udzielają wywiadów, nie robią DDoS-ów, jest to nieopłacalne totalnie, więc te denial of service tak powoli znikają nam, że tak powiem, z rynku, gdzieś tam się jeszcze przewijają.
Dead Melox, taki też cyberprzestępca, który był DDoS-y, Steamu, Ghost Shell, szuka pracy. Dokładnie chodzi i szuka pracy. Ostatnio właśnie zrobiono mu zdjęcie, jak gdzieś tam w iSpocie składał swoje CV. Tak? Więc ci, co kiedyś zarabiali na DDoS-ach i atakowali nas DDoS-ując, no, to wymarło. No, kolejna grupa, która chce się po prostu włamać do naszych systemów i wykraść konkretne dane. Systemy jakieś bankowe, karty kredytowe, czy z tych społecznościowych portali wykraść naszą tożsamość. Dane personalne, czy być nami po prostu i jako te nowe tożsamości wykonywać kolejne jakieś różne ataki. Tak? To są wyspecjalizowane ataki, jakieś phishingi na systemy bankowe, podszywanie się pod infolinię i tak dalej, i tak dalej. No, mamy też wycieki informacji, które po prostu notorycznie gdzieś tam wyciekają u publiczną, no 20 milionów kont pocztowych, maili i tak dalej, haseł, loginów. Jeden z takich ciekawszych wycieków to był serwis społecznościowy, który służył do zdrad. Tak, Ashley Madison, nie wiem, czy kojarzycie. Tak, kojarzycie, znaczy kojarzycie, bo słyszeliście od kolegi, tak? Wiem, że nie macie tam kont. Oni mieli takie hasło, życie jest zbyt krótkie, skocz w bok. No i tam wyciekło 25 giga danych, one były dostępne, loginy, hasła, profile, preferencje seksualne, dostępy do PayPala oczywiście, różne dokumenty kadrowe, jak rekrutować ludzi, jak sprzedawać ten portal, tak dalej. Ogólnie jest super wyciek danych. Bardzo często hakują nas ze względów politycznych. I tu znowuż, to jak będą jakieś tego typu DDoS-y, nieprawdziwe informacje, zbliżają się jakieś wybory w Stanach, dwie partie ze sobą walczą i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że to światło jest tragiczne tutaj. No. No i oczywiście boty na przykład prezydenta Trumpa, które próbowały manipulować jakoś wynikami, tak? Więc to są polityczne powody ataków. Mamy też jakichś aktywistów, ludzi walczących z jakąś ideą. Oni też najczęściej DDoS-ują. Lub nam było okupowanie Wall Streeta, czy setki anonimowych DDoS-ów, ataków, czy nawet wyjście na ulicę w stosunku do akty. To już nie pamiętam, które to były lata. No ale też siedział tam wtedy, była zdedosowana strona premiera, sejmowa. Pokazano, że hasło to było admin i admin 1 i tak dalej, i tak dalej. To, co mówił Michał, to generalnie just for fun. Moim zdaniem ta grupa jest najgorsza, bo ona ściąga coś z internetu i odpala to w ciemno, więc nachrzania w wasze serwery, no wszystkim, co się da. Tak naprawdę bez największego sensu, bo się po prostu od czegoś odbije, no ale po prostu logi tam serwerów tych firewalli po prostu no, są zaśmiecone, tak naprawdę nie wiemy, że to jest atak. I ktoś próbuje coś ukryć, czy to po prostu banda dzieciaków gdzieś coś wyczytała, czy co gorsza, ktoś nimi steruje i z ich komputerów botnetów to leci, tak? Oni po prostu odbiorą, ściągają skrypt, odpalają, nie wiedzą, co odpalają, czasem sami się zaatakują, kogoś przypadkowo wytną, no jest po prostu kosmos, tak? Bardzo często sobie ściągają niektóre exploity, te exploity były tak napisane, że trzeba było go przeczytać, usunąć parę linijek, bo jeśli tego nie zrobiłeś, to ci kasował dane z dysku na przykład, tak? Są takie exploity i tam jest wyraźnie napisane, usuń te dwie linijki, bo inaczej zostanie skasowany twój katalog domowy użytkownika i wszystkie pliki. Więc to jest taka grupa. Bardzo fajny hack był na główne repozytorium WordPressa. Gościu po prostu zrobił pull requesta ze swoim trojanem. No i poprosił, poprosił twórców o przyjęcie tego. Podeszli chłopaki dobrze do sprawy, bo odrzucili pull requesta, nie dlatego, że to był trojan, tylko dlatego, że on tu zostawił hasz hasła do tego trojana i popisał w komentarzu, że to jest Saudi, ale powiedział, że nie, bo Saudi, ten hasz odpowiada Saudi z małej literki, tak, więc jest błąd i nie mogą przyjąć tego pull requesta. Więc generalnie no, takie próby też są hakowania, tak, to jest dalej ta grupa. Gdzieś widziałem tutorial, jak w tym elektronicznym dzienniczku za pomocą Firebuga zmieniać oceny, żeby ojcu pokazać, tak? Działa do odświeżenia przeglądarki. Więc to jest ta grupa ludzi. No i moim zdaniem najgorsza i zarazem najfajniejsza grupa ludzi to są już specjaliści, którzy zajmują się security. Ja się nie zajmuję security z racji tylko hobby mojego, coś tam czytam o tym security, ale specjaliści są tacy, oni szukają tych dziur. I tutaj albo szukają, bo po prostu chcą znaleźć taką lukę w naszym systemie, ją zgłosić nam, jeżeli mamy jakiś tam program, a jeżeli nie, to po prostu się włamią, tam siedzą i coś robią. No i bardzo często te grupy to są grupy rządowe. Specjalne komórki w rządach, które są zatrudniane po to, żeby infiltrować inne kraje. To na przykład ze strony FBI, tacy Chińczycy, czy Korea Północna, no ludzie są poszukiwani za takie typu włamania.
No i w środowisku security pewne osoby pewnej narodowości używa się takich dla nich pseudonimów, to będzie dla was zagadka. Jak myślicie, jakiej narodowości będą miśki? Rosjanie, dokładnie, tak? Niedźwiedzie to są Rosjanie. Pandy? Chińczycy, no, tak, to są Chińczycy. No, dalej mamy kotki. Nie, nie, to... No, jak myślicie, kotki? Kotki to będzie... Nie, też będzie o Korei Północnej, to jest Iran. No, kotki to są Irańczycy. Kadimon. Kadimon to jest taka, jakby nie wiem, partia libańska, Hezbollah się nazywa i oni takim określeniem się posługują. Ich najfajniejsze włamania to włamania do izraelskiego monitoringu kamer wideo na lotniskach. Podglądaliście, co tam sobie dzieje na wszystkich lotniskach. W Palestynie to podglądali też również i tak dalej, i tak dalej. Cyber Gang to jest właśnie Palestyna. Potem mamy Guardians of Peace. To kto to może być? No właśnie nie, tutaj jest duże podejrzenie, dokładnie, to jest duże podejrzenie, że jest to Korea Północna. Oni się ponieważ tak dobrze kryją, że to są tylko niuanse, że ludzie związani z bezpieczeństwem podejrzewają, że to są ludzie związani z Koreą Północną. No i na końcu mamy Tailored Access Operations, to już jest NSA. Tak? Takie fajne, długie amerykańska nazwa, to musi być NSA. No i teraz tak, pokazywałeś wcześniej o zgłaszaniach bugów do waszego produktu. No właśnie, czy kto kiedykolwiek z was zgłaszał błąd? Niekoniecznie security. A kto został z was totalnie olany? No właśnie, i co potem? No właśnie, nic. Generalnie są fajne są firmy. Ja wiem, to też wasi koledzy mają tam konta, które mają programy bug bounty. Znaleźliście lukę, wysyłacie i są gratyfikacje. Jest nawet strona bugcrowd.com, buglist i tam można zobaczyć, ile jest fajnych serwisów, co oni za znalezienie błędów ich w oprogramowaniu dają. Czasem jest to po prostu, jesteś w top najfajniejszych, czasem jest to bryloczek, czasem jest to gratyfikacja pieniężna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale właśnie, mówiliście, że zgłaszacie te błędy, jesteście totalnie olani. Tak, zero odpowiedzi, no dlatego, że to się pewnie nie wpisuje w model biznesowy danej firmy, tak? Dobra, ten błąd jest, ale my trzepiemy hajs na czymś innym. No i była taka sobie operacja Antisec, w którymś, nie pamiętam, roku wpadł na pomysł, zacznijmy wykradać wszystkie te fajne skrypty, narzędzia, których używa na przykład NSA i tak dalej, do infiltrowania państw. Wykradnijmy wszystko, co się da. No i przez kilkanaście miesięcy ludzie związani z bezpieczeństwem wykradali te dane i zrobili ich analizę. Jakimi narzędziami, jakie luki są wykorzystywane do włamywania się na systemy? Jak myślicie, w tych tulach, ile procent te tule wykorzystały, ile procentach to były zero day? No, mniej niż 1%. Tak? Po prostu zero day się nie opłaca wykorzystywać i ich szukać, bo ludzie nie aktualizują oprogramowania. Tak? Po zgłoszeniu błędu, jak jesteście olani, to nie ma sensu kupić Zero Day'a, no bo po co? Tak? Wystarczy być scriptkidem, odpalić stary exploit, masową skalę, coś się złapie. Więc w tych tulach, z tej operacji właśnie Antiseca, tak wyniknęło, że większość włamań dzisiejszych systemów to są po prostu jakieś stare luki, zapomniane systemy i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego mówię o tym, że po zgłoszeniu błędu ktoś został olany. Ja przypadkowo znalazłem, dosłownie przypadkowo znalazłem lukę w takim bardzo znanym oprogramowaniu. Nazywa się cPanel, WHM cPanel, nie czy kojarzycie. Do obsługi hostingu, tworzenia hostingu, wiele firm tego używa. Ja nie lubię live codingu, bo to nigdy nie działa. Więc generalnie normalny cPanel robi jakiś tam backup. On sobie robi backup, przechodzi skrypt i użytkownik z poziomu... jako wasz klient, który ma hosting, no tak działa zrobiony backup, tak? Natomiast jeżeli użytkownik coś zrobi w cPanelu, w GUI, coś kliknie przypadkowo, to ten backup się nigdy nie wykona. On się zawiesi na robieniu backupów baz danych i będzie wisiał tak w nieskończoność. Czyli zakładamy sobie konto na koncie hostingowym, najlepiej na literkę A, żeby być pierwszym w backupie, klikamy coś w panelu i na tym serwerze hostingowym już nigdy więcej backup się nie wykona. Ja to odkryliśmy, ponieważ nam monitoring zgłosił, że backup wykonuje się dłużej niż tam chyba 12 godzin. No i faktycznie w logach same kropki się rysowały. Zgłoszono do cPanela, oni powiedzieli, no wiemy o tym błędzie, parę firm zgłaszało, ale to nie jest nasz model biznesowy, tak, i tyle. Tak? Więc
To jest powiedzmy dalej Zero Day od kilku lat już, tak? Ale nie wpisuje się w model biznesowy, więc być może ktoś potrafi już wyłączyć backupy lub zrobić coś ciekawszego z tym. Jak już mówię o tych hostingach, to ja to zawsze się śmieję, bo klient ma budżet na serwer, tak, i to w skali rocznej na przykład jeszcze, nie? No ale to rozrzutny klient, bo są hostingi i usługi płatne za SMS-a, tak? No i oczywiście wymaga od nas stabilności, jakości, żeby było w ogóle najnowsze oprogramowanie, żeby było wszystko, tak? No najczęściej to dostaję. Dokładnie, czerwone. Ja zawsze sobie to wizualizuję, jak my administratorzy z takim budżetem mamy zrobić, tak to mniej więcej wygląda. I tu jest świetna reklama, która pokazuje, jak to się dzieje. No i generalnie tak to mniej więcej wygląda, że zawsze to bezpieczeństwo jest tam rzucane na bok, na jeden serwer jest ładowana setka klientów, żeby ten serwer się zwracał. Kiedy pytamy klientów, co taki serwer powinien mieć, jaką świadczyć usługę, taki mieć hosting, żeby w tym budżecie 50 zł działał, no to dostajemy wszystko, tak? Dostajemy wszystko, on ma mieć po prostu wszystko, ma mieć FTP, bo FTP jest fajny, tak? SSH nie, bo tam jakieś klucze trzeba używać, to jest w ogóle dziwne. Na tym FTP to ma bardzo fajne rozwinięcie, ale nie będę mówił brzydkich słów. No i generalnie wiele wersji PHP, bo oczywiście oprogramowanie klienta nie chodzi na najnowszym. Najnowsze PHP wspierane to jest tak naprawdę 7.1. 7.0 to już zaraz umrze. No dosyć szybkie mają cykl rozwojowy. No są skrypty, które chodzą tam 5.2 na przykład, tak. Ja jeszcze w jednej korporacji gdzieś tam widziałem, że musi być Internet Explorer 6.0, bo żeby te ActiveXy chodziły na przykład, tak. Jest zalecenie nieaktualizowania systemów, bo im CRM padnie, tak, więc tak jak mówię, nie ma sensu szukać Zero Day, tylko aktualizacja oprogramowania, stare exploity. Jak już jesteśmy przy tym PHP, to ja zawsze mam taki fajny slajd, jak myślicie, co to jest? Żeby co zrobić? Znaczy, to może, co się stanie, jak dopiszę to do URL-a, do strony internetowej? Tak, dokładnie, to się wyświetli logo. To jest taki easter egg w PHP. I w zależności od wersji, która jest zainstalowana na serwerze, pokaże się inny obrazek, tak? Czyli generalnie, żeby poznać wersję, wystarczy dopisać coś takiego do strony internetowej, na przykład jakiegoś Uniwersytetu Łódzkiego i zobaczycie, którą wersję PHP mają. Jak już wiecie, którą mają po obrazku, a mają ten obrazek, no to już wiecie, jak to jest bardzo stare. Tak? I już wiecie, jakie tam są potencjalne luki. To jest to cały czas mówię, żadne zero daje, tylko tak naprawdę niezaktualizowane oprogramowanie. No i ten ciąg przyczynowo-skutkowy. Nie możemy zaktualizować PHP, bo CMS nam nie ruszy, CMS-a nie możemy zaktualizować, bo tego programisty to już nie ma. I tak dalej, i tak dalej. Lub, jak są powiedzmy takie fajne na przykład CMS-y jak WordPress, może być też Joomla, ale wybrałem sobie WordPressa, to możemy po prostu poszukać błędów na przykład na GitHubie. Nasza SQL Injection, to jest bardzo fajna wyszukiwarka, dopisujemy, że chcemy mieć PHP, MySQL Query i GET i WordPress, tak? I nam znajdzie od razu dużo kodów, stron, pluginów, motywów, które zawierają SQL Injection. No, jak mamy autora, najczęściej wchodzimy na autora, patrzymy, gdzie on ma tą stronę, której kod tu sobie zostawił. Jak widzicie, to mamy GET ID w ogóle nie, w żaden sposób nie filtrowany, no i tu jest gdzieś wstawiany, tak, SQL Injection. Jakiś inny przykład, playlist ID, get video wstawiony do update'a też bez filtracji, tak? Czyli mimo, że ktoś powiedzmy używa, załóżmy, że ten CMS jest bezpieczny, tak? Deweloperzy się napracowali, no to wgrywa sobie nasz klient na hosting plugin niebezpieczny, no już całe security siada. Przykład, jak to wygląda, w ogóle jak hakuje się takie WordPressy, to też bardzo szybka animacja, trzeba wpisać w Google nazwa pluginy plus exploit słowo. Tak wygląda dzisiaj hakowanie. Po czym przeczytać, co trzeba zrobić. Odpalić konsolę i tutaj polegają scriptkits, tak? Naprawdę, bo nie ma GUI. No i wydać polecenie curl, tak? I już. I tak wygląda dzisiaj hakowanie, naprawdę proste. No i po wejściu do panelu admina, nieświadomy administrator gdzieś tam sobie łazi po tych opcjach, no i widzi faktycznie XSS-a. Wow. No dobra, ale to jest tylko komunikat, który się wyświetlił w jakimś pluginie. A co jak nie ma pluginu? No, tu akurat deweloperzy tego CMS-a polegli.
bo mieli lukę w obsłudze BB tagów, czy jakichś tam tagów, które formatują komentarze. I zobaczcie, można było dokładnie podobnego XSS-a wkleić, zrobić komentarz, on się odpala w obrębie klienta. No to możemy jakieś dane wyciągnąć od klientów, którzy wyjdą na stronę, ale zobaczcie, że ten sam XSS odpali się po stronie już zalogowanego administratora WordPressa. No to już jest gorzej. No bo co można teraz zrobić? No wyświetlić, jesteś dupa, a nie admin, tak? Lub na przykład, dokładnie jak mówi Michał, pobrać dane. Ale a co by było, gdybyśmy tym XSS-em przejęli kontrolę nad serwerem? To już by było ciekawsze. No dobra, to spróbujemy. I znowuż, nie ma graficznego GUI, więc kliki padało na tych atakach. Natomiast wygenerujemy sobie... No, tu w tempie nie ma nic, tak? To jest temp serwera. Wygenerujemy sobie takim skryptem payload, który załadujemy zamiast tego okienka do WordPressa. Tak, załadujemy sobie gdzieś ten payload na stronę internetową, jakieś tam pastebina, clbina, żeby po prostu go pobrać i zainkludować na stronę. I pod takim adresem będę miał skrypt javascriptowy, który ma się odpalić zamiast tego okienka po stronie administratora. Co zrobi ten skrypt? A mianowicie no, wykona get do takiego URL-a w WordPressie, do edytora pluginów i zmieni treść PHP pliku. I wstawi tam coś takiego w Base64, żeby to jeszcze ukryć. A przygotowany komentarz, który należy wkleić w pole do CMS-a. A po stronie klienta odpalimy sobie sokata i będzie nas słuchać na porcie 8080 i czekać, aż nas WordPress odpowie do nas. No i zobaczcie, wklejamy komentarz, on sobie jest, wyświetliło się coś tam, ten XSS się odpalił, ale on nic nie zrobił, bo nie ma praw admina. Natomiast kiedy administrator za jakiś czas wejdzie do panelu WordPressa i zobaczy sobie... O, jest jakiś komentarz do zmoderowania, pewnie spam, zaraz go usunę. Wchodzi, najeżdża myszką, odpalił się właśnie JavaScript, który... No zobaczcie, mam basza już na serwerze. Co się stało? Tak naprawdę, o, pojawił się AirShell Python w tempie na serwerze webowym, a tak naprawdę ten JavaScript wyedytował plik WordPressa o nazwie domyślnym pluginie Hello.php, wstawił tam, żeby pobrał nam plik AirShell tempę, który po prostu dał nam tunel zwrotny i shella do serwera. A na końcu, jak przerwiemy połączenie, on się po prostu jeszcze tutaj usunie. Tak? I generalnie, mimo że WordPress jest bezpieczny, jakieś tam pluginy i można dostać się do serwera. No i tam wszystko działa. Mamy bash, hostname, CentOS, ID, jestem użytkownikiem Apache, czyli tym użytkownikiem webowym na tym serwerze i tak dalej, i tak dalej. Tak, przy dużym hostingu, gdzie tych logów jest dużo, jest często ich na przykład rotacja, odkrycie takiego błędu może być znikome. I tak dalej, i tak dalej. C-panele sobie tam jakieś tam radzą z PHP i tak dalej, ale są takie serwery z prostym JavaScriptem, XSS-em i starym oprogramowaniem WordPressa. Można mieć basha na serwerze. Tak, plus stary niepołatany kernel na serwerze. I przykład ostatniego już ataku, który był na WordPressach. Generalnie w jednym chyba dniu masowo, i to jest w ogóle przykład, dlaczego nie należy aktualizować oprogramowania. Nie dlatego, że był zero day w WordPressie, tylko pojawił się nowy feature, a mianowicie REST API. Kto wie, co to jest REST API? A kto umie to używać? Ja nie, ja wiem, że jest, tak? No i pojawiło się jakieś REST API, które pozwalało na no, rozmawianie z WordPressem, ale deweloperzy nie wpadli na pomysł, że trzeba się do niego autoryzować. Więc generalnie, ale można było tego uniknąć. Zobaczcie. Jest sobie ten WordPress nowy, najnowszy, tak? I znowuż konsola i skrypt w Pythonie gotowy, exploit nazywa się injection Python, podajemy adres serwera, adres strony dokładnie, którą chcemy skakować i podmienić ich stronę. No on wykrył nam, że pod takim adresem jest jakiś post, podajemy ID postu i content, który ma się wyświetlić. No niestety wywalił się, ponieważ jeżeli nie mamy hata accessa na serwerze no to ten, i przepisywania URL-i, to ten exploit nie działał. No ale ponieważ większość blogów ma te ładne linki, tak, to ten blog też będzie miał. No i wtedy jest jakiś tam domyślny wpis Hello World, on tak mniej więcej wygląda, a exploit już po uruchomieniu po prostu podmienia content update complete bez żadnej autoryzacji. No i po wejściu, po odświeżeniu strony
już jest zmiana, pozdrawiamy i tak dalej. No i generalnie w jednym dniu, kiedy WordPressy, bo mają automatyczną aktualizację, się automatycznie zaktualizowały, większość stron, nawet Spiders, Web i te inne, padło ofiarą tego ataku. Niechcący, po prostu ScriptKids gdzieś tam w Turcji masowo szukali stron i podmieniały cały content, jaki jest w sieci. Tak więc nie zawsze znowu, że aktualizacja oprogramowania jest dobra. To, co kolejne, widzę jakieś takie ataki, to już mówię, nie DDoS-y, ale wykorzystanie na przykład mocy obliczeniowej serwerów, na których jesteśmy, no do kopania bitcoinów czy innych kryptowalut. W ogóle ich jest setka już chyba. Tak? To jest po prostu kosmos. Tych kryptowalut jest bardzo dużo. Jeżeli mamy, nie wiem, shared hosting, czy jakiś serwer, który jest często obciążony, no to znowuż tego typu metodami wciśnięcia coś do WordPressa, do Joomla, do jakichś innych aplikacji, pojawiają się na przykład oprogramowanie typu Kryptonite. Ono sobie dopisuje się do Chrona, żeby co minutkę pobierać obrazek, tak więc nikogo to nie dziwi. Jeżeli na hostingu albo na jakimś serwerze zaczniesz, że klient sobie pobiera obrazek, ucina paręnaście tych bajtów i tak dalej, no bo tam jest jednak jest obrazek, ale na końcu obrazka jest jednak już kod shellowy, który po przejrzeniu tak naprawdę odpala w NoHubie i do jakiejś tam puli i zaczyna kopać bitcoiny na naszym serwerze. I te skrypty są tak fajnie napisane, że one naprawdę bardzo mało zjadają tej mocy obliczeniowej, ale jak to pójdzie na duży jakiś hosting, jakąś dużą serwerownię, jak ona na przykład nie ma prądu, to wtedy nie kopią bitcoinów, a jak jest działa, no to się te bitcoiny kopią. No i inny przykład, który tego samego Kryptonite, tylko zmodyfikowany, który daje procesy HTTPD. Więc jak ktoś na przykład, więc on się bardzo fajnie też ukrywa w systemie, jak ktoś tam PSA UX używa, no to nie zobaczy tej reszty tych magicznych tych znaczków, albo ktoś ma mały monitor i tak dalej, więc to się znajduje gdzieś na serwerach i sobie kopie delikatnie bitcoiny, czy tak. Nie DDoSy, nie deface stron, bo to już jest nieopłacalne, no chyba, że dalej skrypki, odpali stary skrypt, ale wykorzystanie zasobów do po prostu zarabiania. No i bardziej rozbudowany kod. No i mamy też kradzież danych tych CMS-ów, bo w tych CMS-ach bardzo często ludzie przechowują co? Jakieś newslettery, dane osobowe, są to sklepy internetowe. Bardzo często wielu twórców różnego oprogramowania lubi, no tak w jasny sposób nie chce dać kodu tego, co stworzyło, więc bardzo często po prostu część kodu jest haszowana, że jakaś stopka jest ukryta. No i taki Janusz biznesu, który wystartował swój pierwszy sklep i pobrał jakiś plugin i chce usunąć stopkę, że to jest powered by jakiś plugin, no on nie rozszyfruje tego. I potem ciężko jest odkreślić, czy to jest taka stopka dewelopera, czy jest to jednak jakiś złośliwy kod. Tak, jest jakaś funkcja eval, która odgzipowuje, potem jest base64 decode. Są takie strony typu 1PHP, które nam pokażą, jak wygląda faktycznie to coś. No i tu znowuż jest jakiś kur, który pobiera nam dane z zewnętrznego serwera, potem uploaduje wszystko, co znajdzie w bazie i wysyła to na zewnątrz. Tak i znowuż, to jest bardzo ciężko do wykrycia, jeżeli to są małe porcje ruchu na jakichś małych stronach, czy są to blogi na jakichś serwerach, czy nawet mamy dużo tych danych, te dane wyciekają. Z naszego ministerstwa z ksiąg wieczystych notorycznie coś wyciekało. Tak, to były małe porcje danych pobierane przez naście lat. Wpiszcie swój PESEL czasem w Google. I można znaleźć taki portal typu znaleźć księgę wieczystą i tam swoje dane i tak dalej, i tak dalej. Po prostu to w ten sposób uciekało na przykład. No i mamy też kradzież danych z baz danych, na przykład MySQL na różnych serwerach. No MySQL oczywiście komunikacja jest nieszyfrowana by default, więc też można się pobawić. Natomiast kiedyś w monitoringu klient podesłał na taki screen z monitoringu, co się dzieje, że baza danych co jakiś czas ma takie piki, że coś tam się dzieje. No i tutaj się okazało, że szybkie przejrzenie uprawnień użytkowników, okazało się, że większość użytkowników poza tam administratorem ma selekty i z jakiegoś powodu ma jeszcze chyba uprawnienie file w MySQL-u. Wiecie, do czego ono służy? Ono chyba służy do zapisu do pliku czegoś. No tam ktoś tłumaczył, że to, żeby sobie tam do pliku zapisywali wyniki z tego od razu. Ale wiecie, co można tym jeszcze zapisać? Struktura tabel MySAM to bardzo stary silnik, prawda? Teraz mamy InnoDB. MySAM jest bardzo prosty i zobaczcie, że można za pomocą selecta zapisać do pliku i stworzyć tabelę. Tak, czyli robimy sobie selecta dokładnie tej struktury i ją wyrzucamy do pliku tam, gdzie MySQL ma swoje pliki. Czyli tworzymy troszeczkę w inny sposób tabelę, w sumie widok.
I co fajnie w tym widoku tworzymy? Bo jakbyśmy normalnie stworzyli widok, no to stworzymy widok jako użytkownik, tym, którym jesteśmy zalogowani. Czyli nie dostaniemy się do bazy danych typu MySQL Users. Ale jeżeli zapiszemy w ten sposób plik i powiemy, że ten widok stworzył użytkownik root, MySQL zaczyta ten plik, zobaczy, że to jest prawidłowa definicja bazy danych, znaczy widoku. Tu jest nawet suma kontrolna. No jak sobie potem zrobimy select gwiazdka from widok, to dostaniemy dane. Tak? Czyli jedno głupie uprawnienie w bazie danych file, żeby użytkownik mógł sobie wynik selecta zapisać do pliku, powoduje to, że on może zapisać do pliku tam, gdzie MySQL może pisać, czyli dokładnie w strukturę MySQL-a, stworzyć sobie widok jako użytkownik root i wyciągać te dane. I dokładnie w ten sposób jeden z deweloperów potworzył sobie różne widoki do ciekawszych tabel, do których nie miał dostępu, billingi i tak dalej. I co jakiś czas dopalał te selekty i rzeźbił te dane i sprawdzał, co tam się dzieje. Tak? Też dosyć ciężko do wykrycia. Inna metoda tego ataku, którą można by wykonać, to jest tego typu select do takiego pliku. Co tu może MySQL zapisywać? Binlogi. To jest próba, powiedzmy, ataku. Zakładamy, że możemy zapisać jakiś binlog, a w tym binlog i musimy teraz spowodować awarię MySQL-a w jakiś sposób taki, żeby administrator zaczął coś z binlogów odczytywać. I w ten binlog sobie wstrzykujemy na przykład coś takiego. Tak, czyli dodajemy sobie dla użytkownika Mallory Grandala, tak? I to zadziała. Ale no to jest już mój potencjalny wektor ataku, bo jednak trzeba by to wstrzyknąć i w odpowiednim momencie jakoś sprawić, żeby administrator ten binlog jakiś sposób odczytał albo zreplikował na inną maszynę, tak? Więc to jest już tutaj, to może się nie udać, to działa bez problemu, tak? Robić takie widoki i podglądać dane, gdzieś to nie miał dostępu i te dane po prostu wyciekają. Problem tego, co wysyła klient. Do aplikacji, które są hostowane na serwerach, no klienci uploadują różne rzeczy. No, na Facebooka tego idzie po prostu tona, tak? Tam jest pewnie jakaś specjalna grupa, która analizuje pod kątem wizualnym w ogóle, co się wrzuca. I ostatnio się okazało, że nawet Facebook analizuje prywatne rozmowy. Tak, jeżeli na privie komuś wyślę nie taki obrazek, jak powinienem, to mam bana. Tam po prostu siedzi grupa w jednym kraju, która to analizuje. No i kiedyś mi przyszło do, klient mówi, że będziemy teraz wybierać od klienta pliki zip i rar. I będziemy teraz wypakowywać te pliki i coś tam z nimi robić dla klienta, tak? I ja wtedy sobie przypomniałem generalnie, że w zipie to jest tyle dziur. Mamy path traversal, mamy różne sposoby odczytu zipa. I w zależności od tego, jakiego ankompresora użyjemy, to zobaczymy dziwne rzeczy. W RARze jest zainkludowana, wbudowana maszyna, wirtualna maszyna, czyli możemy odpalać w formacie archiwum RAR kod, tak, to już jest zwykły kosmos. I trafiłem na prezentację Gunwella na temat właśnie tych archiwów. Poprosiłem go kiedyś o taki pliczek, który on zbudował, który mniej więcej wygląda w taki sposób, że mamy format zipa i będziemy mieli jeden pliczek, drugi pliczek, trzeci pliczek i tak dalej. Tak? I w zależności od tego, czego użyjemy, inny będzie wynik. Bo format zipo jest tak dziwnie opisany, że czasem go się czyta w formie strumienia, czasem go się czyta od tyłu, czasem czyta się go od środka po jakichś tam strukturach. I na przykład Google Drive zobaczy plik readme stream, tak? Czyli jeżeli na przykład mamy większość antywirusów czyta end firsta. Czyli zakładamy, że mamy na serwerze antywirus, więc podajemy mu taki spreparowany plik. Antywirus go odczytuje, wykrywa tylko ten plik, wypakowuje plik tekstowy, archiwum nie jest zainfekowane, po czym my po prostu na serwerze w PHP wypakowujemy ten plik i wyczytujemy plik readme start first, tak? Czyli tutaj. I tutaj może być już coś złego. Czyli zupełnie inne wyniki dostajemy z plików, w zależności od tego, czego użyjemy. Java inaczej traktuje pliki, unzip, Python, Ruby i tak dalej, i tak dalej. WinZip, WinRAR. Więc w samym archiwum zipa możemy ukryć kilkanaście plików i w zależności od tego, co administrator w jaki sposób to odpakuje, dostanie inny wynik. I możemy w ten sposób oszukać antywirusa, oszukać inne systemy skanujące i tak dalej, i tak dalej. I to samo się dzieje w RARze, gdzie tam jest maszyna wirtualna jeszcze, która może uruchomić kod w trakcie wypakowywania. I analiza, co tam się wydarzyło, już będzie naprawdę, naprawdę ciężka. Pliki docx, to już wasza dziedzina chyba. Miałem kiedyś przykład analizy, dlaczego w granie
jednego pliku, a w sumie potem kilku plików powoduje wywalenie się aplikacji. Generalnie aplikacja klienta odbierała te pliki, je konwertowała w jakiś sposób i serwowała dalej. Tak, typowa usługa jakaś tam SaaS-owa i tak dalej. Generalnie pliki doc były bardzo małe. One są w formacie XML-a teraz, w formacie XML-a. Okazało się, że ktoś bardzo sprytnie za pomocą plików docx próbował oglądać to, co się dzieje w środku infrastruktury. Mianowicie do pliku Worda można wstawić obrazek, prawda? Ale można wstawić obrazek nie jako wstaw, tylko można kliknąć połącz z plikiem. Czyli nie inkludujemy w doku obrazka, tylko wstawiamy URL. No i jeden z takich właśnie cyberprzestępców wstawiał sobie po prostu URL wewnętrznej sieci HTTP 192.168.0.1.2.8080 i setkę takich plików wrzucał. I wgrywając pliki, odpalał się konwerter, gdzie podbierał te pliki, uruchamiał je, jednak otworzył je tam pod proces Worda, no to Word próbował się pod te URL podłączyć. I coś tam wykonywał. Fajny atak za pomocą plików doc, a jak doszło do zawieszenia, po prostu wstawiono tutaj, połączono z plikiem jakimś dużym obrazkiem ISO, który miał setki gigabajtów na przykład. No i co robił taki podproces po odpaleniu i próbowaniu skonwertowania doka? Zaczynał zasysać ten obraz ISO. Tak? Można to po prostu zrobić w taki prosty sposób, albo zedytować jakimś tam XML-em czy coś, ten format, tam pozmieniać parę rzeczy pewnie i w ten sposób do tego doszło. Ale mówię, przeglądanie samej sieci wewnątrz, czy wykonywanie getów na URL wewnątrz sieci, a bardzo często wewnątrz sieci, no już nie ma tej autoryzacji. Jakaś, nie wiem, Kibana, Elasticsearch czy coś, Grafana bez haseł i wykonywanie akcji na konkretnych URL-ach, tak? Więc to może się okazać, że jakiś nasz wewnętrzny tool, który coś robi, w taki sposób może wykonywać ataki. Tak, czy po prostu nawet wysłanie takiego pliku do kogoś w firmie. Na typu, nie wiem, podszyć się pod mail, kadry i płacę, wysłać taki do wszystkich, a potem wysłać maila, pomyłka, skasujcie ten, tak, to macie pewność, że ktoś otworzy ten załącznik. I Microsoft Word zacznie robić requesty wewnątrz firmy i robić ciekawe rzeczy. Ataki, już tak już mówię, wychodzimy z IT na ataki na sprzątaczkę. Czyli kogoś to po prostu wchodzi do firmy. Dzisiejsze telefony już mają taką rozdziałczość, że po prostu przechodząc z daleka, robiąc zdjęcie, robiąc zooma, jesteście w stanie przeczytać dane, które leżą na biurku. Tak, to nie jest nic zazwyczajnego. Czy nawet ostatnio było na niebezpieczniku, że niepoprawne zamazywanie i rozmazywanie haseł powoduje, że można je odmazać. I takie jest mądre powiedzenie, twój dom jest tam, gdzie twoje urządzenie podłącza się do Wi-Fi automatycznie. Zgadzacie się? Nie wiem, czy znacie takie urządzenie, Pineapple. Jest bardzo fajne do kupienia już za grosze, teraz już w formie naprawdę chyba pendrive'a, który jedyne co robi, znaczy jedna z fajniejszych rzeczy, które robi, to udaje dowolną sieć, o jaką prosi wasz telefon, wasz laptop i tak dalej. No po prostu odpalamy ktoś laptopa sobie i laptop się pyta, czy jesteś moją siecią, no i pan Apple odpowiada tak. I zobaczcie, że to, co mi się udało zobaczyć w pewnej korporacji, że większość urządzeń podłącza się do hotspota McDonalda, tak. To znaczy, że wszyscy pracownicy korzystają z urządzeń, często chodzą do Maca, tak. Mam już ich profilowanie, no plus ich telefony automatycznie z włączonym Wi-Fi. Pan Apple wykrywa, stawiały seeda McDonald's i się tam podłączały i cała transmisja szła no, przez ten router. No i teraz co tu można wygrać? No wszystko tak naprawdę z tych urządzeń. To, że tam są SSL, na niektórych stronach są ataki typu SSL strip i tak dalej, że ten SSL można rozwalić, czy zmusić stronę, żeby szła nie po SSL-u i tak dalej, zobacz, jakie to są urządzenia, sprofilować ich, podsłuchać tą faktyczną komunikację. No i to też jest bardzo ciężko. W niektórych korporacjach na przykład nie wolno telefonów nosić na hale produkcyjne, bo coś tam i tak dalej. W tym momencie to się robi paranoja, no ale przy tego typu urządzeniach jest tak najbardziej wskazane. Ponieważ już mówimy o tych rzeczach takich outside'owych, to chciałbym wam powiedzieć, jak wam ma się do pewnej dużej korporacji w Polsce. To dosyć ciekawy temat. I tu się skupimy na drukarkach 3D. Bo to posłużyło do włamania się do systemów IT. Drukarki 3D już są tak fajnie wyspecjalizowane, że na przykład ze zdjęcia, które można znaleźć w sieciach społecznościowych, tak? I z tego zdjęcia, tu są kluczyki, w 32 minuty można zrobić idealną replikę.
Generalnie tak, to działa, bo to jest ten klucz, a to jest ten samochód, do którego można odpalić. Generalnie jak się włamano? Jeden z pracowników zrobił, korzystał mocno z social mediów. Chwalił się, że teraz jest na basenie, że teraz biega. No teraz to jest, nie idzie się biegać, jak się nie wrzuci fotki, tak, bo to jest bez sensu. Tak? Nie je się pizzy przed robieniem zdjęcia, prawda? Więc generalnie chwalił się i ci, którzy się chcieli włamać do korporacji, oni dobrze wiedzieli, że w czwartki o tej godzinie będzie w takim basenie. To jest do ustalenia. Wiedzieli, jak wygląda, wiedzieli, co robi, gdzie pracuje, czym się zajmuje. No to wyciągamy z LinkedInów, Golden Line'ów, Facebooków. Pojechali z nim na basen. A w ogóle jeszcze wcześniej, tak mówiłem, zrobili zdjęcie kluczy do jakiegoś tam mieszkania, garażu i tak dalej. I zrobili oddech 3D, druk 3D. No i kiedy on był na basenie, po prostu pojechali do jego samochodem, który wykradli klucze z szafki do jego mieszkania, jego samochodem, w jego ciuchach. Otworzyli jego mieszkanie, zabrali laptop, który był oczywiście laptopem służbowym, a ponieważ to była osoba dosyć wysoko postawiona, szef, menadżer, dyrektor, to ma dostępy wszędzie, a niekoniecznie hasło ma trudne. No, coś ten deseń i po prostu dostano się do systemu dużej korporacji. No to analiza tego trwała bardzo długo i właśnie to... Słucham? Nie, znaczy w mojej części to było na tyle śmieszne, że wychodząc z basenu zobaczył, że jest w ogóle szafka na basenie, jego jest rozwalona, że nie ma jego ubrań, bo to było w grudniu, to też jest ważne. Został telefon komórkowy. Jak wychodzisz z basenu w kąpielówkach, jest zima i masz tylko telefon komórkowy, dzwonisz do żony, ty stara, przywieź mi ciuchy, bo jest zimno, nie? I kiedy jego żona jechała z ciuchami, oni właśnie jechali do jego mieszkania z wydrukowaną jego kluczami. I uwaga, przebrani byli w jego ubrania. Więc policja stwierdziła, że nie było włamania, tylko że to on wyniósł. Bo wszedł człowiek bardzo podobnie wyglądający, ubrany w jego rzeczy, jego samochodem, otworzył drzwi i wyniósł to, co trzeba. Tak? To trwało bardzo długo, za czym udało się określić, w jaki sposób te dane wyciekły. No pierwsze podejrzenie było, że to jego laptop, bo tam z logów systemowych, jego użytkownik i tak dalej, tak? Ale jak doszło do tego, no to się okazało, że to są social media i te dane, które gdzieś tam się pojawiały. No i oczywiście wada, że no ja jestem dyrektorem, muszę mieć wszędzie dostęp, hasło ma być proste i jeszcze tam z jakąś grę mój syn odpala czy coś, bo laptop służbowy. No tak się niestety dzieje. My na to zezwalamy niestety czasem. Więc tak to wyglądało. Ale to jest mój ulubiony film. Na pytanie, po co w ogóle się łamać, po co aktualizować, jak po prostu czasem wystarczy zapytać. To jest najprostsza metoda. Przede wszystkim to chyba w alternatywach 4 było. Co się robi przed włamaniem do mieszkania, tak? Sprawdza się, czy ktoś tam nie mieszka, tak? No i nie wiem, czy znacie Jimmy Kimmela. Bardzo fajna sonda uliczna na temat bezpieczeństwa. Cybersecurity lately, largely because of what happened to Sony. Companies and individuals are more concerned about the safety and privacy of their information than ever. President Obama has unveiled a number of new proposals this week to crack down on hackers, and he plans to address this in the State of the Union speech on Tuesday. And it's great that the government is working on this, but the truth of the matter is we need to do a better job of protecting ourselves. You know, the most popular password in the United States is password 123. And as long as that's the case, we're vulnerable. So today we sent a camera out on the Hollywood Boulevard to help people by asking them to tell us their password. And this is how that went. We're talking about cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. Oh, what kind of dog do you have? I have a Chihuahua Papillon. And what's his name? Jameson. Jameson. And where did you go to school? I went to school back in Greensburg, Pennsylvania. What school? Hempfield Area Senior High School. Wow. When did you graduate? In 2009. Oh, great. It's like my cat's name and then just like a random number. Okay. But has you had this cat for a while? Yeah, she's my childhood pet. Aw. And what's her name? Her name is Jolie. Jolie. Mm-hmm. So like a password of yours would be Jolie and then a number. Yeah. Like number one? Like my birthday. Oh, when is your birthday? June 12th. Oh, nice. And what year were you born? 95. Oh, great. So Jolie 6...
12.95. Yes. Got it. So you mean to give my password right now? No, I cannot do that. But we all want to know what it is so we can tell you if it's strong or not. Oh my goodness. Let me think. Okay, one is Tel Aviv. Yeah. 4, 6, 8. And then Israel. It's only 3, but it's, you know, it's, for me it's strong enough. Ireland, 1, 2, 3, 4. Gemma, 1, 2, 3. Spelled G-E-M-M-A. Most of them are Italian. Oh, beautiful. Yeah, so like... Like, what's a good Italian password? My grandma's name. What's your grandma's name? Maria. Maria. So Maria is your password? Oh, yeah. Well, the important thing is they learned a terrible lesson. Hi, I'm Jimmy Kimmel. Did you know there are things other than pornography on the internet? Watch them on the Jimmy Kimmel Live YouTube channel, which, much like your own body, I encourage you to explore. I generalnie tak to wygląda, tak? Po co nam te firewalle, snorty i tak dalej, jak w taki prosty sposób mogą wyciekać hasła. Ponieważ zostało nam parę minut, także dziękuję za uwagę i zapraszam do zadawania pytań i mam nadzieję, że już gorąca pizza do was jedzie. Pewnie jedzie, ale jeszcze nie dojechała, więc pytamy. To czekamy na pytanka. Było zabawnie, to na pewno, ale może jeszcze coś trzeba dopytać. Kuba. To ja na przełamanie, bo tak jeszcze nieśmiało, ale... To możesz opowiedzieć troszkę o tym włamaniu z tym właśnie dorobionym kluczykiem? Że ten gość się nie zorientował, że mu laptop zginął, od razu nie ciachnęli tego? Można raczej zorientował się jak najbardziej, tak? No to wchodzisz do domu, widzisz, że nie ma laptopa. Ale generalnie przez ten czas, w ogóle na początku to była analiza w ogóle na miejscu wydarzenia, spisywanie protokołów, a w tym czasie włamywacze działali. Zalogowali się jako on do systemu IT i ciągnęli dane po prostu ile wlezie. Znaczy skąd podejrzenie policji tak naprawdę, że... Że to on, skoro już było wiadomo, że coś stracił, tak? No generalnie właśnie skąd, że to on, że bardzo często sąsiedzi bardzo fajnie w takich sytuacjach mówią i sugerują, że no przecież pan był w domu, a nie był pan na basenie, tak? Mi też kiedyś zniknął rower i pierwsze pytanie było, czy go nie zgubiłem i nie chcę wymusić odszkodowania. Tak, tak, niestety to działa i sąsiedzi, którzy stwierdzili, że to on podjechał samochodem i widać na monitoringu, że podjeżdża gościu podobny do niego w jego samochodzie, w jego ciuchach wchodzi i tak dalej i w ogóle no niestety i to trwało i trwało i trwało. Jak niestety no, policja nasza ciężko reaguje na takie cyber. To było dosyć dawno, tak? Więc na pytanie, że włamano mi się na serwer, to się pytają, a w jakim mieście? Bo muszą ustalić miejsce zbrodni, tak, przestępstwa. Więc tak to niestety wyglądało i zaczęło do tego doszło. Podejrzenia były, że po prostu ktoś ukradł ten laptop i dalej, i tak dalej. I cała ta otoczka trwała. Ja proponuję dodać do tej pięknej prezentacji taką klasę zdarzeń, która w Polsce ostatnio jest bardzo popularna w biznesie, a bardzo prosta. Miałem okazję się tym zajmować jako konsultant. Mianowicie podmienianie numerów przelewów bankowych w fakturach z bardzo silną socjotechniką po prostu. No, plus jeszcze do tego... Poezja. Dokładnie, plus jeszcze do tego dodałbym takie usługi, gdzie bardzo łatwo można się podszyć pod cudzy numer telefonu na przykład. I usługa kosztuje $5. Wybieramy sobie mój numer, z którego chcę wykonać atak, numer ofiary i numer, pod który się podszywa. I działa to bezbłędnie. Telefonie komór. Wyświetli ci numer. Wyświetli numer i to co... Zadzwoni numer. To tak, jakbyś podmienił chyba nagłówek from w mailu. Po prostu. Niektóre telefonie komórkowe po jakimś czasie odcinają taki ID, który dzwonił, ale to działa na tyle wolno, że... Za $5 można. Nawet się da podszyć pod numer 997, 112, 3137, dowolny. Tak, nasz telefon robi za proxy, my słuchamy rozmowy. Ofiara myśli, że dzwoni do niego na przykład mama, więc kiedy oddzwoni, to oddzwoni do mamy, mama będzie zdziwiona, tak naprawdę to my wykonaliśmy atak. I w połączeniu właśnie, jak mówi kolega, z fakturą i to, co się faktycznie dzieje przy podmianie numeru faktur i socjotechniką i podsycie się pod numer, przelewy też z firm potrafią wyciekać w prosty sposób na zewnątrz, tak. Ja się zastanawiam, jak ewaluować ten atak, jak ofiara myśli, że dzwoni do niej mama. No, albo w drugą wyrzuć stronę. Wyrzuć śmieci. No, albo w drugą stronę, taki przykład, nie wiem, my dzwoni, chcemy wyciągnąć jakieś nazwisko pańskiej matki i tak dalej, różne sytuacje.
Więc... Synku, przypomnij mi, jak mam na nazwisko. Ale nie, prosty przykład. Dzwonię z twojego numeru do twojej mamy, w tle, bo ta aplikacja pozwala kliknąć, na przykład włącz syreny karetki pogotowia. Dzień dobry, jestem Rytokin, pani syn miał wypadek. W celu weryfikacji pani tożsamości proszę takie dane i tak dalej. I te dane wyciekają. I aplikacja na to pozwala. Potrafi rzucić szum, zmienić głos, dorzucić sygnał karetki i pewne dane w sytuacji, powiedzmy, stresowej wyciągnąć. Lub inaczej, dzień dobry, z tej strony pan Tomasz, jakiś tam dzwonię z takiego banku w celu weryfikacji pana tożsamości, poproszę o takie dane. Tak? I podtrzymamy się pod numer banku. Najprościej odwrócić tą metodę autoryzacji, czyli aha, jest pan z banku, to skoro pan zna te dane, to proszę je przeczytać, a potwierdzę lub nie. Tak? Niestety tak dzwonią i pytają o te dane i nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy to dzwoni bank, czy to inny. Sugerowałem do tego, a gdzie nie gdzie jest to wdrożone, z tego co kojarzę, żeby ustawiać hasło tak do banku. Oni dzwonią, ty pytasz o hasło, pan podaje i można dalej rozmawiać. Ja się właśnie z takim bankiem spotkałem. Znaczy się dzwoni do mnie taki bank i pyta o datę urodzenia na przykład. Ja mówię, jest na Facebooku. Pytanie co do tego przypadku, o którym mówiłeś, kiedy aktualizacja spowodowała problem, że po prostu tak. pojawił się po prostu nowy bug, security bug, znaczy w sumie to... w aktualizacji. To w praktyce, co byś sugerował, żeby tego uniknąć? Jaki proces robić? No bo tak, ani aktualizować, ani nie aktualizować. Co byś praktycznie radził? To była podmiana tego kontentu w WordPressie. Co bym sugerował? Generalnie to był w ogóle nowy feature wprowadzony w WordPressie i on by default był włączony. Moim zdaniem, gdy wrzucamy coś nowego, totalnie, i mamy produkt, którego używają ludzie, którzy nie znają się na IT, typu blogerzy, nie wrzucajmy nowej funkcji domyślnie włączonej. Gdyby to REST API było wdrożone, ale by default wyłączone, to by nie było problemu. Być może ktoś by go odkrył później i faktycznie ta luka była załatana. Problem powstał taki, że pojawił się nowy WordPress, było dużo fajnych zmian, coś tam i przy okazji włączone REST API, które no, niestety nie miało autoryzacji. Więc ja bym po prostu takie rzeczy wdrażał, ale by default off. Tak, żeby po prostu, nawet jeżeli gdzieś tam są, to są nie do użycia. I nie wiem też, jak to na testach przeszło w ogóle. Tak, bo to... znaczy testy były na produkcji, tak? No ale z drugiej strony, czytając, czy jesteś, powiedzmy, no, w change logu było, że jest włączone REST API, no fajnie, no, ja prowadzę bloga o śrubkach i to nie wiem, co to jest to REST API, ale mnie cieszy, że mam nowy edytor tekstu i mogę ładnie zdjęcia ładować, tak? Tak, dokładnie. Masz nowego WordPressa, bo coś dodali, to jest fajne, wszyscy mają, nie? No i dokładnie to tak działało, więc moim zdaniem w takich typu procesach lepiej wdrożyć tą funkcję, ale jej nie włączać nawet, tak? Czy nawet, nie wiem, rozesłać jaką wersję do innych pri, puścić ją. Co prawda było to publicznie dostępne, tylko tak jak mówi Michał, jakie testy, nie? Na testach wszystko działało, REST API działa, tak? To też może być taki problem. No na produkcji też działało jak najbardziej. No, może znaczy, wszystko działa poprawnie, tak? No, by design REST API było bez autoryzacji, więc... mogło tak być, no. Ale ja bym sugerował coś wdrażać, ale by default off. Żeby to, no bo tego się nie przeskoczy. Mówię, są użytkownicy, którzy mają automatyczne aktualizacje, to się wdroży, włączy i no i nie wiedzą, co się dzieje. Chyba w Redisie którejś wersji było coś takiego, że po aktualizacji Redis nie wstawał, bo zmieni totalnie konfigurację i Redis był, aha, by default chyba zaczął chcieć autoryzować się i wszystko padało. O, na przykład. Dokładnie. Pytanie trochę mniej techniczne odnośnie grup hakerskich na początku, o tym wspominałeś. Mm-hmm. Rosjanie mają taki ciekawy model, że raczej podnajmują sobie tak. Powiedzmy wolnych strzelców czy mniejsze grupy i do bardziej celów rządowych. Słyszałeś o podobnej taktyce w jakimś innym kraju? Rosja. Dużo jest tych. W sumie chyba w naszym kraju jest budowana taka komórka, tak? Tak, ale w takim modelu, że podnajmujemy ludzi, którzy no, dajemy im powiedzmy takie
ciche przyzwolenie, że okej, w kraju to nie brudźcie, ale jak na zewnątrz to spoko, może nawet wam trochę pomożemy. Wiesz co, raczej nie, ale wydaje mi się, że na pewno to się dzieje. Ja bym powiedział, że tak, że w każdym kraju tak będzie. Dlaczego miałoby nie być? Skoro oni mają, tak, to głupio by było, gdyby u nas tego nie było, czy w jakimś innym kraju. Tak? No, bardzo mówię, Korea Północna, obrona to właśnie, Iran i tak dalej, te kraje, czy NSA, no NSA to już wszystko chyba robi wszędzie, tak. Ja się zastanawiam też, jak oni rekrutują takich ludzi. To jest zwykły administrator, który sobie siedzi, przychodzi dwóch smutnych panów z NSA i teraz robisz dla nas albo, tak. W Rosji to sobie tak wyobrażam, że tak to na pewno działa. Masz albo robisz dla nas, albo Sibir, tak. Tak, dokładnie. Więc wydaje mi się, że to działa wszędzie i... No szpiegowanie, kiedyś się szpiegowano, podsłuchiwano inne kraje innymi metodami, teraz jest to prostsze, że tak powiem. Zwłaszcza, nie wiem, ktoś jest operatorem, te wszystkie regulacje, nie wiem, czy teraz w Stanach nie ma jakieś regulacji, że nie można szyfrować danych, bo kiedyś było ograniczenie długości klucza, bo nie mogli łamać, a teraz chcą to w ogóle znieść, żeby nie można było szyfrować, tak? Więc już by default nie będzie trzeba mieć, tak? O, to dobra uwaga. Nie, ty dostaniesz mikrofon. W Polsce problematyczne jest testowanie wszelkiego rodzaju usług programowania pod kątem bugów i słabości, tak, bo jest to oficjalnie karalne. No, jeszcze jest. Jeszcze jest. Niezamówione audyty i tak dalej, tak? Więc jeszcze jest i to jest najgorsze. Ma nie być, to się ma zgadza. Ma nie być, tak? To gorsze, jak przypadkowo tam trafisz, tak? Ten głębokie ukrycie. Bardzo dobrze znane. Slash admin na przykład. Biedronka. Biedronka tak miała, pamiętam. Bardzo dobrze. Mamy 2 minuty jeszcze? Tak? No, nie, pytanko jakieś. Dobra, już działa. Pytanko. No zadajcie jakieś pytanie, pizza się spóźnia. Gadamy, o czymś gadamy. Czarny. To może ja. Co sądzisz o tym, jak wygląda kwestia naszego bezpieczeństwa w postaci cyfryzowania wszystkiego, tak? Czy generalnie te nowe systemy, które wchodzą, tak? Wiadomo, nie są przetestowane. Tam przykład te pułap to jest gotowy framework, tak? Na którego są domyślnie exploity i każdy może sobie poklikać, tak? Albo na przykład, nie wiem, słynna platforma ZUS-u, która też jest de facto na frameworku, tak? Gotowym. Czy to jest w ogóle dobre, tak? Czy na przykład w tym momencie mam taką sytuację, jak wszyscy pamiętamy na platformie ePUAP-u czy ZUS-u, jak nie miałeś konta, tak? To ktoś mógł założyć za ciebie to konto. Czy po prostu lepiej generalnie w tym momencie podchodzi do tego, oho, wychodzi nowa usługa od ministerstwa, to założę konto, żeby nikt inny nie mógł założyć konta, ale nie będę z niego korzystał. Tylko po to, żeby mieć i żeby nikt tego na przykład nie zrobił. Czy lepiej, a co mnie to obchodzi, nie? Ta cyfryzacja... Jakie to swoje podejście, tak? Tak, cyfryzacja jest nieunikniona, tak? No. Więc moim zdaniem, chyba nawet Piotr koniecznie opowiadał na niebezpieczniku, że jak pojawia się nowy właśnie e-system, lepiej załóż tam dane fejkowe, żeby ktoś nie założył za ciebie. Tam w NFZ-ach też tak było, że ktoś miał, mimo że u mężczyzny miał na przykład pobierane pieniądze za ciążę i tak dalej, bo ktoś robi sobie... Więc lepiej faktycznie założyć sobie profil, nawet na fikcyjne dane, jeżeli się da, bo to niestety idzie w tym kierunku, będzie ten dowód cyfrowy i tak dalej, my tego nie unikniemy. Dzisiaj jedąc do was w radio słuchałem, że taternicy teraz się wpisują w książkę, jak gdzieś wychodzą wysoko w góry i mają być spisywane to w bazach cyfrowych, oni też się buntują, że nie chcą. No ale to jest nieuniknione, prędzej czy później wszystko będzie elektroniczne. No, a wiem, jakie są zabezpieczenia niektórych systemów i jak te dane są. Więc nie ma chyba dobrej odpowiedzi na to. Tak będzie i tyle, musimy się na to zgodzić. Albo zmienić kraj. Dobra, dzięki. I kolejne może pytanie na koniec, tak? Czy coś tak? Wchodzi RODO, nie? Tam w maju, tak generalnie, koniec maja. Myślisz, że to coś zmieni? Że jak będą te kary wszystkie? Patrząc po to, co niektóre firmy robią, to moim zdaniem nie. Czyli będziemy wspierać budżet? Znaczy, wiesz, to RODO dosyć tak, jak patrzyłem, to sobie to dosyć fajnie podchodzi, bo nie będzie tak dużo tej papierkologii, znowuż. Część rzeczy jest ułatwiona, natomiast... Znowu, że na przykład będzie trzeba w jasny sposób poinformować użytkownika, więc znowu na niektórych firm to muszą być na przykład listy, więc budżet się zasili innych spółek, które muszą list wysłać, a nie maila, żeby poinformować, że przetwarzają te dane. Natomiast papier dalej będzie tylko papierem, te ustawy fajnie wyglądają i wygoda, bezpieczeństwo to nigdy nie idzie w parze. Tak naprawdę te wszystkie sklepy internetowe miały jeszcze więcej checkboxów,
a ci, co będą chcieć słać spam i robić to, co robią, będą moim zdaniem dalej robić, tylko na przykład gdzie indziej. I skoro do dzisiaj te dziwne serwisy pobieraczkowe i tak dalej działają i nic się z nimi nie zrobi, to co zmieni RODO? Okej, dzięki bardzo. Moim zdaniem RODO też może utrudnić małym przedsiębiorcom albo być fajnym mechanizmem do wykończenia konkurencji. Tak? Duże korporacje raczej sobie z tym poradzą, a dokładnie. No. Jeszcze jakiś wątek? Nic. Może coś optymistycznego? Na koniec. Dobrze, optymistycznego? Tak. Może być nawet żart. Lubię lotnictwo. Staram się być pilotem samolotów i tam bezpieczeństwo jest na każdym poziomie. Redundantne na stokrotnie, więc... Tak, na przykład w Brzozę. To jest najbezpieczniejszy firewall. Nie, tak naprawdę to, co mi się podoba w lotnictwie, bo i żegluję morsko, i latam samolotem. I na przykład w żeglarstwie to jest tak, że jak sobie wypłynę, to wypłynę. Jak dopłynę do portu, to do portu dopłynę. Zero procedur. Czasem ktoś tam coś krzyknie, że tu zacumuję. Nie, będę tu cumował, to jest mój, jak wiem lepiej, nie? Pływają. Pływają, tak? Natomiast w lotnictwie to jest tak, że zawsze, przynajmniej w lotnictwie cywilnym, że jeżeli ja chcę wylądować, to muszę pogadać z wieżą, wieża musi ze mną pogadać. Takie syn ACK, ACK notoryczne, tak? 90% lotu to jest gadanie. I uwierzytelnianie się. Jeżeli cokolwiek mi padnie, na przykład w samolocie padnie mi radio, system zapasowy, nie działa mi system zapasowy, robię kółeczka nad lotniskiem, gościu z wieży mnie widzi, że robię kółeczka nad lotniskiem, puści mi światełko, ja mu zamacham skrzydełkami. Jeżeli to nie zadziała i tak dalej, i tak dalej. Notoryczna weryfikacja, czy ja to ja, czy ja potrafię, czy mimo, że padnie komunikacja i tak dalej, i tak dalej. Jest to upierdliwe strasznie, tak? Dlatego mówię, bezpieczeństwo albo wygoda. Dlatego mówię, mi się to bardzo podoba w lotnictwie, że nawet jak wyląduję i nie powiem, że wylądowałem, to w ciągu 15 minut zaczną mnie szukać. Tak? No i wtedy już nauczę się, żeby zgłosić fakt wylądowania, bo dostanę karę za lądowanie bez zgłoszenia i za wszczęcie akcji i procedury poszukiwania samolotu, tak? Natomiast no, jakby wyobraźmy sobie systemy informatyczne, tak? Czy na pewno chcesz się zalogować? Tak. Czy na pewno, czy jesteś pewien, że kliknąłeś tak? No tak to by wyglądało, więc niestety dzisiaj mamy, logujemy się Facebookiem wszędzie, tak? Dostajemy się do Facebooka, dostajemy się wszędzie, więc niestety no w lotnictwie ta bezpieczeństwo jest bardzo, bardzo mocne, jest duży nacisk, no bo jak tam samolot spadnie, to jest afera, a komuś wykradnie konci na Facebooka, to tam nie będzie oglądał śmiesznych kotków. Więc niestety mi się wydaje, że nie możemy iść w tą paranoję, która tam jest ważna. No. Słyszałeś, że w Windows Vista jest taki model potwierdzania wszystkiego? Okej. Okay. Jeszcze jakiś wątek? Już nie ma wątku. Dobrze, to wielkie brawa dla Kamila. Bardzo dziękujemy za prelekcję. Dziękuję.